Cześć. Ostatnie dwa dni robiłem drugą część tego kółeczka z Anglii do Szkocji, czyli brałem z Penrith pustą naczepę, jechałem do bazy pod Bostonem, zabierałem ładunek do Szkocji, zostawiłem ją w Penrith i stamtąd brałem kierowca, który rozwoził towary do Szkocji. Minus taki był tego, że zaczynałem jak jeszcze było ciemno i kończyłem jak dopiero zaczynało świtać, więc za dużo nie nagrałem, ale nagrałem ciekawy filmik z drogi A66 od momentu wjazdu do hrabstwa Cumbria aż do samej bazy. Zajęło to 36 minut i to jest ciekawe, na początku filmiku jest jeszcze ciemno, a jak podjeżdżam pod bramę w Penrith jest już biały dzień. Filmik skrócony trwa 4,5 minuty, więc myślę, że jest to do przełknięcia i całkiem przyjemny widok, ale i tak tą trasę będę chciał jeszcze kiedyś nagrać, jak zacznę, może na wiosnę, jak się szybciej będzie robiło jasno, bo widoki po drodze są naprawdę piękne, a te najfajniejsze miejsca akurat była ciemna noc, jeszcze jak jechałem, więc zrobimy to jeszcze raz, można by odsyłać do tego. Jeszcze jako ciekawostkę, tutaj timesheet mam z soboty. Jako jedyny kierowca agencyjny nie słyszałem, żeby kto inny miał zdjęcie na pierwszej stronie running sheetu tak zwanego. I niestety nie jestem fotogeniczny, co widać na załączonym obrazku. Ale to tyle, nie przedłużam. Intro i filmik. Dzięki za oglądanie. No i telefon wchodzi na swoje miejsce i można jechać. Enjoy!